Cześć, witam. Unboxing nowej poczuszki z AliExpress. Mianowicie uchwyt do GoPro to ma być. Otwieramy. Bardzo fajnie zapakowane. Koperta papierowa w środku. Folia bąbelkowa. Coś w środku mamy. Pusto, czysto, nic. I tutaj co mamy? Jakiś czas temu zamówiłem sobie uchwyt do GoPro na rower. Mamy tutaj śrubkę. No. Nakręcę, jeśli chodzi. Nakrętka, śruba. Taka opaska zabezpieczająca guma. Jeśli jest obwód mniejszy, tutaj rury kierownicy. Bardzo fajnie to chodzi, ponieważ jest tutaj, jak zobaczycie, ruchome, nie trzeba odkinać, tylko to jest taki zawias. To jest główka. Główka jest stabilizowana, oczywiście dokręcana. Tutaj mamy gumę. Tutaj. Czyli fajnie, bo te nasze dociśnięcie nie powoduje żadnego tam odkształcenia na kamerce. No dobra. To wkładamy. To skręcamy. Ja już w tym sezonie na pewno tego nie wykorzystam, ale w następnym myślę, że tak. Ładnie sobie na kierownicy zakręcę. Przyłożę tutaj kamerkę GoPro, czy jakąś inną. Mio, czy Escama. Może Panasonica, nie wiem. Średnica jest znormalizowana, więc każda kamerka tutaj będzie pasowała. Cena to było około $30-50. Uważam, że za 6 zł taki uchwyt do kamerki sportowej na rower jest bardzo fajny i w przystępnej cenie. Ja polecam szczerze zakup takiego właśnie gadżetu, ponieważ się to przydaje, na pewno nie trzeba kombinować z różnymi przejściówkami. Mamy od razu uchwyt na kamerę, na kierownicę do kamery, wkręcamy kamerę i możemy śmiało użytkować. Samo wykonanie jest porządne, mamy zawias, tutaj guma, że nam się, że plastik nie odciśnie. Nie ma do czego się doczepić. Przesyłka też nawet przyszła w miarę szybko. Postaram się tutaj dać poniżej linka do aukcji, to będzie tam w komentarzu, tam niżej pod filmem, ale nie obiecuję, czy on będzie na to aktywny. Jeśli będzie aktywny, super, jeśli nie, życie. Jeśli film się podobał, proszę łapkę w górę, dajcie suba na mój kanał, bądźcie na bieżąco. Cześć, pozdrawiam.